Dominik Woźniak, MMA.pl. Jesteśmy na KSW36, ze mną Mariusz Mazur. Twoja walka przegrana wprawdzie, ale chyba nie ma czego się wstydzić, bo bardzo dobra. No, walka była skończona przed czasem. Rywal mógł skończyć przed czasem, nie ukrywam. Chwycił mi technikę na rękę. Ja w odwecie zrobiłem dwa razy również to samo, ale jemu się nie udało wykończyć. No i mi również się nie udało wykończyć. No i kontrolował walkę z góry, dlatego nie mam nawet najmniejszej pretensji o werdykt, bo sam wiedziałem, że przegrałem, jak już skończyliśmy walkę. Czułeś tą balachę przeciwnika, czy... Którą mi założył? Tak. Tak, była blisko, miałem rękę przeprostowaną, ale pamiętam jeszcze lekcję mojego z jednego trenera, z cornera. Sławomira Barczaka, moim zdaniem czołówka polskiego jiu-jitsu. Dzięki temu udało mi się wybrnąć z tej techniki i walczyć dalej. Ty też Maćkowi zakładałeś kilka technik. Takie pytanie, czy też czułeś, że tam było w którymś momencie tak, że już prawie był koniec? Dwa razy. Dwa razy miał przeprostowaną rękę. No mega, mega ma przeprost tej ręce, bo dwa razy było naprawdę, no 30 stopni chyba przeprostu. Nie wiem, jakim cudem nie klepnął, ale wiadomo, adrenalina i tak dalej. Ja też miałem przeprostowaną rękę i przez adrenalinę nie klepnąłem, nie? Także... No gratulacje, udało mu się i mi się udało. Walka skończona na punkty, także gratulacje. Pierwsza porażka w karierze boli? Czy to jest lekcja i wiesz, jeszcze... Nie, mam na szczęście takie podejście, że każdą... Nie, w ogóle nie używam słowa porażka, wiesz? Dla mnie porażka to jest lekcja. Jak kiedyś powiedział mój przyjaciel, że tak naprawdę porażka to jest zwycięstwo odłożone w czasie. No i teraz do mnie należy to odpowiednio przekalibrować i iść dalej, zrobić swoje. Ta gala, bardzo duża gala, jak to w ogóle oceniasz wszystko, tą widownię, wszedłeś do tego... Nie zwróciłem uwagi, szczerze powiedziawszy, przepraszam, że ci przerwałem tak w poznania. Nie zwróciłem w ogóle uwagi, dla mnie te światła nie mają znaczenia, jestem wojownikiem, przychodzę walczyć. No niestety tym razem musiałem smak porażki poczuć. Nawet to mi się wydaje, że może będzie potrzebne, żeby dalej mnie mocno kopnąć. Chociaż przygotowania przepracowałem bardzo ciężko, także... No ja jestem niedosyt, nie ukrywam, nie? Obiecałem krótko, ostatnie pytanie. Na tą chwilę, jak ty to widzisz w ogóle, wszystko dalej? Przede wszystkim chcę odpocząć, bo nie ukrywam, zostawiłem mnóstwo serca w przygotowaniach, mnóstwo poświęcenia we wszystkim. Przez ostatni czas to nawet nie pamiętam, nie miałem tak naprawdę życia innego poza treningami i pracą po nocach, żeby móc sobie pozwolić na występ tutaj. Także przede wszystkim chcę na spokoju sobie odpocząć od wszystkiego i... Iść dalej. Czy uważasz, że ta kategoria 66 nie byłaby lepsza dla Ciebie? Myślę, że z czasem tak, bo praktycznie każdy rywal jest ode mnie zdecydowanie wyższy. Chociaż no, Maciej, o dziwo jestem trochę zdziwiony, bo mi nie zagroził w stójce. Kopnął kilka low kicków, ale tam na odejściu i stopą kopał, także w ogóle nie czuję tych low kicków. Bałem się trochę o te może ręce, bo bardzo dobry bokser z tego, co się dowiedzieliśmy. No, też ty tak jakby kontrolowałeś tą walkę, że nie było, no nie tak, można było w stójce, po prostu taki był też plan. To ten plan wypełniłem, że nie wdawaliśmy się w niepotrzebne bójki z gościem, który teoretycznie powinien mieć lepszą stójkę i wywodzi się ze stójki, gdzie ja jestem, no, się wydaje, kompletnym zawodnikiem. Nie przykuwam mega uwagi na jedną płaszczyznę, tylko wszystkie rozwijam. W trzeciej rundzie udało mi się go tam trafić, tam lekko podłączyć, ale no, to nie wystarczyło, też trochę brakło już tej takiej prawdziwej pary i świeżości w trzeciej rundzie, nie ukrywam. Bardzo dziękuję. Chciałbyś jeszcze na koniec coś powiedzieć? Tak, podziękować wszystkim sponsorom, którzy mnie wspierali w tej walce, którzy umożliwili mi występ tutaj. Głównemu sponsorowi firmy Zabek z wentylatory, Robert Zawiślak. Jestem mega wdzięczny za wsparcie, za pomoc. Kolejnemu sponsorowi firma MW Invest Polska, Wojciech Wójczak, Hieronim Ratajczak, firmy PG Pawłownia. Pizzeria Olimbo Porówko, Catering, oczywiście Cookfit, dobreziele.pl, dystrybutor naparu Yerba Mate. Kolejny sponsor, któremu chciałbym podziękować również jest Kornel Malcherek, burmistrz miasta gminy Rydzyna, umożliwiający mi wyjazdy, Jakub Puchalski, dietetyk mój, firmie oczywiście Extreme Hobby, która mnie na co dzień ubiera, fenomenalne ciuchy, naprawdę mega się nosi. I mi się wydaje, że chyba to wszystko. Jeśli kogoś pominąłem, to przepraszam, ale teraz tak na gorąco ciężko. Oczywiście całemu jeszcze mojemu sztabowi medycznemu, którym wcześniej wymieniałem również, którzy zawsze leczą podczas przygotowań moje urazy. Jarosław Morawski, Adam Pauli, mój masażysta, Monika Wysocka, Karolina Muszkieta oraz Anna Górna, której jestem mega wdzięczny, bo bardzo dużo mi pomogła. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale naprawdę pomoc nieoceniona, bo były małe komplikacje przed walką, także mega, mega wdzięczny jestem. I każda osoba, która we mnie wierzyła, także dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Powodzenia.